Siemann Koldziska z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Jakuba Wrąbla. Jak widzimy tutaj jest nasza prośba o transfer, mam nadzieję, że zarząd się zgodzi, bo tak naprawdę Wrąbel jest już za dobry, by występować w Ekstraklasie. Wiadomo, że jest to najlepsza liga świata, ale jednak wolałbym sobie spróbować w jakiejś tam przeciętnej Bundeslidze, La Lidze czy Premier League, no bo wiadomo, że to są bardzo przeciętne ligi w porównaniu do Ekstraklasy, ale czasem warto obniżyć loty, by pograć sobie w jakimś innym klubie. No bo wiadomo, że naszej ekstraklasy nic nie przebije. To jest jedyna taka liga w Europie. Tutaj widzimy odpowiedź, zobaczmy jaka jest. No niestety zosta chcą, żebyśmy zostali w klubie, ale ja się na to nie godzę. Kolejny raz, proszę o transfer. Mam nadzieję, że będą pozytywnie nastawieni do mojej prośby. No bo to jednak byłoby coś fajnego szybko zmienić klub. No bo wtedy mógłbym tam trochę potrenować przed sezonem, pokazać się trenerowi z dobrej strony i liczyć na szansę gry. No tutaj sobie ustawiamy klasyczny trening, taki jak zawsze. Na razie przesymulujemy tą sesję, bo jeśli szybko załatwimy transfer, no to tak naprawdę i tak wielce nam ten trening nic nie da, bo niestety te paski rozwoju, jak przechodzisz do nowego klubu, no to się resetują jeśli chodzi o poszczególne umiejętności. Przesymulujemy te dwa spotkania, bo nie zamierzam brać udziału w tym turnieju przedsezonowym, bo to by była po prostu strata czasu. Wolę sobie zdecydowanie walczyć o transfer. No bo jakbym miał grać te spotkania, no to gdzieś dopiero za 2-3 odcinki człowiek mógłby zmienić klub, a jednak chcę to robić jak najszybciej. Niech sobie w śląsku grają inni bramkarze, bo również zasługuję na szansę. Okej, okay, tutaj powinna już być odpowiedź. No, jak widzimy, chcą, żebyśmy zostali w klubie. No, to nic dobrego, tak naprawdę, ale my uparcie prosimy o transfer. Nie zamierzamy się poddawać, przesymulujemy sobie spotkanie z Münsterem, no bo i tak nie planowałem brać w nim udziału. Zobaczymy, czy Śląsk Awansował do fazy pucharowej tego turnieju przedsezon przedsezonowego. Za moment się dowiemy, jak to spotkanie oczywiście się zakończy, udało im się Awansować. Nie wiem, czy to mnie cieszy, bo chyba do tego dnia, gdzie dałem symulację, no właśnie jest to spotkanie. I za moment zobaczymy, jaka będzie odpowiedź zarządu. Zgadzają się, tak jest, zostaniemy wystawieni na sprzedaż. I jak pojawi się dogodna oferta, to nas o tym poinformują. No i tego spotkania na pewno nie planuję grać, tylko oczywiście sobie je przesymulujemy i będziemy czekali na ofertę z jakiegoś ciekawego klubu. Mam nadzieję, że takowa się bardzo szybko pojawi. No bo jednak chcę ten transfer dość szybko załatwić. Tam jeszcze met z curychem, no ale tego też nie zamierzam grać. Więc sobie teraz nie potrenować tak dla zabawy pokażę wam jak wygląda trening bez przyspieszenia. No tego to robię bardzo rzadko, bo tak naprawdę w przyspieszeniu wygląda to trochę lepiej, plus jest szybsze, jak tak miałbym pokazywać na przykład kilka treningów z rzędu w takim tempie, to odcinek miałby po 30 minut, a to nie ma jakiegokolwiek sensu. No bo najważniejsze jednak są tutaj spotkania. A trening jest tylko takim dodatkiem, dzięki któremu możemy się fajnie rozwijać. No bo jednak bez treningu tak naprawdę Wrąbel nie miałby szansy na transfer do jakiejkolwiek ciekawej ligi. Ja liczę na transfer do jednej z pięciu topowych lig w Europie, najlepiej do jakiegoś klubu, który gra w europejskich pucharach. No bo bez tego trochę byłoby nudno, ale nie wiem czy z tym overallem dostaniemy taką ofertę. Najważniejsze to przebić się do jednej z tych pięciu topowych lig, a potem już możemy myśleć o przyszłości. No plus nie oszukujmy się nie wiem czy znowu w zimowym nie będę chciał sobie zmienić klubu, bo czy cały sezon grać w jakimś klubie, nie wiem czy to by miało jakikolwiek sens. Wolę sobie często co pół roku zmieniać klub, bo to jest fajne zawsze coś nowego, nowe wyzwanie, które wyzwala w człowieku tak naprawdę nowe pokłady zaangażowania. No bo jak człowiek tak często zmienia kluby w tej FIFie, no to ma cały czas motywację, by stawać się coraz to lepszym. No ten trening, nie oszukujmy się, jeśli chodzi o bramkarza, nie jest zbytnie wymagający, jest taki sam cały czas. Na początku Fify miałem drobne problemy z tym poziomem trudnym, bo jeszcze go nie ogarniałem, ale teraz już go ogarniam, więc to jest naprawdę bardzo łatwe. Jeśli chodzi o wbijanie noty A, oczywiście pewnie od czasu do czasu bije się jakąś przypadkowo notę B, czy może nawet C, no ale jednak ja nigdy nie powtarzam treningów, no bo to jest tak jak w prawdziwym życiu, masz jedną szansę, jak ją wykorzystasz to super, a jak nie, to musisz czekać na kolejną okazję jeśli chodzi o te przechwytywanie dośrodkowań, no to jest banalnie prosty trening. Tutaj nie nabicie noty A jest praktycznie niemożliwe. Nie wiem co by się musiało stać, żeby tutaj akurat wpadło B. Symulujemy tutaj wszystko. No i czekamy teraz na dogodne oferty. Zobaczymy czy przyjdzie z jakiegoś ciekawego klubu oferta. Ja na to liczę, oby szybko się to stało. No bo jednak szkoda tracić czas w Śląsku Wrocław. Lepiej przenieść się już do nowego klubu i tam walczyć o pierwszy skład. Fajnie by było jakby była oferta od jakiegoś klubu, gdzie jest dobry bramkarz, no bo wtedy byłaby taki dodatkowy ładunek, powiedzmy motywacyjny, żeby wygryźć go z podstawowego składu. Jest oferta, zobaczmy, od Borussii Mönchengladbach, no powiem wam szczerze, to jest jedna z ciekawszych ofert, jakie mogliśmy dostać. Borussia z tego co kojarzę z poprzedniego odcinka była na szóstym miejscu w ligowej tabeli w Bundeslidze, a to są chyba eliminacje do Ligi Europy, coś takiego. Plus do tego jest tam Jan Zomer, czyli bardzo dobry bramkarz. No i wygryzienie go z podstawowego składu byłoby na pewno wyzwaniem, ale lubię takie wyzwania. Muszę to dobrze przemyśleć. Swoje zdanie również wyraźcie w komentarzach i decyzję podejmę w następnym materiale. Więcej jak coś ludzi już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!